Sponsorem programu jest Bonimet, producent suplementu diety Regulobon, który pomocny jest przy zaparciach i odchudzaniu. Zwiększenie ilości błonnika w diecie to jedno z najczęstszych zaleceń, jakie lekarze dają swoim pacjentom. Co to jest błonnik? W jakich produktach występuje? Przekonamy się o tym, gdy znajdziemy się w miejscu, gdzie jest go wielka obfitość. Znajdujemy się w sklepie zielarskim, w którym błonnik występuje w obfitości. Pani Izabela Szemańska prowadzi sklep zielarski od wielu lat. Czy rzeczywiście błonnik jest hitem? Tak, myślę, że błonnik jest tematem, który się pojawił w moim sklepie od bardzo wielu lat. I na przestrzeni tych lat zmieniła się świadomość na temat jego roli. Zawsze, kiedy klienci do mnie przychodzą, staram się ich poinformować, żeby w swoim życiu wprowadzili równowagę i harmonię. Bo przecież już znany lekarz Hipokrates powiedział, że pożywienie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem. Jest też takie powiedzenie, że jesteś tym, co jesz. Dlatego temat błonnika jest tutaj u mnie bardzo popularny. Wielu klientów przychodzi u mnie zakupić mąki razowe na ziarnach, na wielu zbożach, z których wypiekają potem w domu ciasta, ciasteczka czy chleby domowe. Ostatnio jest wielka moda do pieczenia chleba w domu. Ojciec Grzegorz powiadał, że najlepszy jest chleb, który piecze mama. I faktycznie chyba coś w tym jest. No otóż okazuje się, że chleb, który piecze się z użyciem naturalnego zakwasu, nie ma w swoim składzie czegoś, co nazywa się kwasem fitynowym. Ten kwas fitynowy to substancja, która zmniejsza wchłanialność wapnia, magnezu, żelaza, czyli możemy, stosując zwyczajny chleb w nadmiarze, nabawić się osteoporozy czy anemii. I bardzo ważne, żeby używać naturalnego zakwasu, gdyż jak ten zakwas naturalny jest używany, to ten chleb jest niską zawartość kwasu fitynowego ma. Natomiast ten pieczony na drożdżach, w cudzysłowie, on ma tą ilość kwasu fitynowego dużo. Mamy mąki z orkiszu, mąki z żyta, z pszenicy, z owsa, mieszają je, dodają do nich różne ziarna naturalne, len, siemię, dynię, sezam, jak również przyprawy, które ułatwiają trawienie, takie jak chmin, czarnuszka czy anysz. Czyli to nie jest tylko i wyłącznie sama mąka, ale również dodatki. Dodatki, co należy przyznać i przypomnieć, poprawiają trawienie. Nasze trawienie, zwłaszcza z wiekiem, się pogarsza i to, aby ten chleb ubogacić poprzez te dodatki, to też bardzo ważna rzecz. Fizjologiczne działanie błonnika możemy podsumować następująco. Przyspiesza pasaż jelitowy, zapobiegając zaparciom. Zmniejsza wchłanianie cholesterolu, przyczyniając się do obniżenia jego poziomu we krwi. Działa ochronnie na śluzówkę jelit, spowalnia wchłanianie cukrów, przez co obniża indeks glikemiczny spożywanych wraz z błonnikiem pokarmów. Pęcznieje w żołądku, dając uczucie sytości. Oprócz wcześniej wspomnianych mąk, które stosujemy do wypieku ciast, ciasteczek czy chleba, warto wspomnieć tutaj o otrębach robione z ziaren. Jest ich dzisiaj bardzo dużo na rynku i szeroki wybór, oprócz pszennych, znanych bardzo owsianych, żytnich, orkiszowych, gryczanych, ryżowych, są one również w formie mieszanej, łączonej bądź z dodatkami suszonych owoców. Możemy te otręby dodać, oprócz wspomnianych wcześniej chleba czy ciasteczek, do jogurtu. Jest to wspaniały posiłek dla nas, bardzo odżywczy. Dodatek nasion, otrębów czy też pełnego przemiału powoduje, że ten jogurt troszkę się rozgrzewa, bo w kanonach medycyny chińskiej jogurt jest produktem wychładzającym. My mamy większość zimnych dni w naszym klimacie i dodanie takich produktów, nie tylko tego cynamonu, który rozgrzewa oczywiście daną potrawę, ale także właśnie naturalnych płatków zawierających pełnoprzemiałowe ziarno, również rozgrzewa tenże jogurt. No to jest, ja też sam takie rzeczy jadam i zresztą bardzo zachęcam, zwłaszcza do jedzenia płatków owsianych, dlatego że okazuje się, że owiec ma w swoim składzie beta-glukan. Beta-glukan to jest rozpuszczalna forma błonnika, podejrzewana o to, iż działa przeciwnowotworowo. Z pewno naturalnie o tej porze roku odchodzimy trochę od surowych warzyw i widzę, że klienci sięgają po płatki, których też jest sporo.
mogą te płatki gotować sobie na mleku bądź na wodzie, dodawać do nich różnych owoców i są to pożywienie, pokarmy takie bardzo rozgrzewające. Jest dzisiaj sporo tych płatków, są z owsa, są z żyta, są jaglane, gryczane, z ryżu białego, z ryżu brązowego, z kukurydzy w formie solo, czy też takie wymieszane, same bądź z dodatkami bakali. Możemy sobie je spożywać na śniadanie, takie rozgrzewające, dające energię, bądź wyciszające na kolację. Taka wspomniana wcześniej kasza gryczana jest również niepalona i widzę, że ona się cieszy dużą popularnością. Oprócz tego mamy kaszę z innych ziaren, mamy kaszę z mąki durun, mamy z kaszę jaglaną. O, dzisiaj taka bardzo popularna kasza jaglana, którą tolerujemy, która nie zakwasza organizmu, którą możemy dodawać do mięsa, możemy ją gotować z warzywami, z dodatkami, z mlekiem. Ja sama robię tak z mlekiem kokosowym. To samo zdrowie, proszę Państwa. To nic nie trzeba dodawać zgodnie z tym, co tu Pani zresztą powiedziała, z tą dewizą Hipokratesa, aby pożywienie było lekarstwem, a lekarstwo jak pożywienie. Kolejna taka sprawa, przecież my mamy przewód pokarmowy człowieka z paleolitu, a nie człowieka XXI wieku. Nasz organizm dobrze przyswaja produkty naturalne. Im mniej przetworzone, tym lepsze. I takie produkty w sklepach zielarsko-medycznych się znajdują, więc zachęcam Państwa, warto sięgnąć po naturalną żywność. Zmiana naszej diety i zastąpienie produktów innymi, bogatymi w błonnik, może pozytywnie wpłynąć na nasze zdrowie i samopoczucie, a co za tym idzie, jakość życia. Cieszy mnie, że sami mężczyźni nawet przychodzą i sobie potrafią kupować takie produkty, że dbają o swoje zdrowie, że wiedzą, że zmniejsza im cholesterol, poprawia pracę jelit, zmniejsza trochę brzuszek, chudną przy tym. Zawsze też mówię, kiedy klienci kupują produkty na bazie błonnika, żeby pamiętać o płynach. Błonnik potrzebuje płynu, prawda, żeby spełnić swoją funkcję w organizmie. Błonnik też, trzeba powiedzieć, służy w przypadku leczenia zapalenia. No to jest taka podstawowa, naturalny produkt. Ja nie zachęcam, zwłaszcza osoby starsze, do tego, żeby nie jadały, nie zażywały takich produktów bogatych w senes, kruszynę czy żywień. Trzeba ostrożnie z tymi produktami, dlatego że one mogą wypłukać potas do organizmu, a jak jest niski poziom potasu w organizmie, to mamy zaburzenia rytmu. Stąd też bardzo ostrożnie z senesem, bardzo ostrożnie z kruszyną, natomiast błonnik można w zasadzie dowoli stosować. Oczywiście jest pewna uwaga, którą muszę powiedzieć. Kiedy nie wolno stosować błonnika, kiedy powinno się ograniczyć produkty z pełnego przemiału? W przypadku ostrych chorób zapalnych jelit. Tylko wtedy, owszem, wtedy nie powinno się, ale tak w zasadzie to dieta bogata w błonnik to dieta rodem z paleolitu. Ale pamiętamy zawsze, żeby uzupełnić sobie przy tym potas czy magnez, prawda, że jego dużo spożywamy i żeby go również nie spożywać wtedy, kiedy zażywamy leki, bo te starsze osoby bardzo często są już obciążone lekami. Też tak. Kolejna uwaga, która mi się skojarzyła. Błonnik może zmniejszać wchłanialność leków, także raczej błonnik nie należy łączyć z lekami. To jest produkt, który tworzy w naszym organizmie warstwę śluzową, zwłaszcza te frakcje rozpuszczalne błonnika. O tym trzeba też pamiętać. Błonnikiem można suplementować dietę. Ja sam zresztą bardzo często stosuję w swojej praktyce lekarskiej produkt, który zawiera nasiona z babki jajowatej. Do tego dodaje się błonnik owsiany. Te błonniki z takich produktów jeszcze połączone z bakteriami probiotycznymi to jest idealne połączenie, bo mamy probiotyki. Wiemy, że te probiotyki trzeba stosować, że trzeba w antybiotykoterapii, która zresztą w zimie się dość często zdarza, stosować probiotyki. Ale warto dodać do probiotyków również włókna błonnika. Takie włókno błonnika powoduje, iż te bakterie prozdrowotne rosną lepiej, rosną szybciej i wtedy mamy dopiero pełny, prozdrowotny produkt. Czyli połączenie bakterii probiotycznych i błonnika to jest produkt, który nazywa się na nomenklaturze fachowej synbiotykiem. To jest najbardziej naturalna forma suplementacji z użyciem błonnika i bakterii probiotycznych. Błonnik to produkt, którego zdecydowanie za mało spożywamy w naszej diecie. A jest to niezwykle ważna substancja, która służy do suplementacji diety w różnych schorzeniach, takich jak cukrzyca, miażdżyca, zaparcia, czy też zaburzenia trawienia. Proszę pamiętać o błonniku, proszę pamiętać o tym, aby kupować go w sklepach zielarskich, bądź też w innych miejscach, gdzie on występuje. Jest to naprawdę bardzo prozdrowotna substancja.
Kliknij w poniższy obrazek, aby dowiedzieć się więcej na temat suplementacji diety, jaką zaleca Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza.